Witamy Was bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteście z nami, którzy są tutaj regularnie, zwykle, i witamy tych, którzy przyjechali skądś, tak, z daleka i z bliska. Cieszymy się, że możemy być tu. Na początku, jeśli nie masz takiej kartki, bo nie było Ciebie tydzień temu, możesz sobie wziąć, jest kilka zapasowych tam na skrzynce. Teraz jest najlepszy moment, żeby to wziąć. Nie krępuj się, nie będzie lepszego. Tam są też długopisy od razu, jeśli byś chciał. Jeśli zapomniałeś, to też możesz wziąć, ale liczba ograniczona. Jeśli zapomniałeś, więc swoje, to twoja strata, ale na pewno sobie poradzisz. Mówimy w tym miesiącu, na tym studium, o tym, czego nie wolno było w Starym Testamencie, a co wolno w Nowym. I również mówimy o rzeczach, które po prostu należą do wolności chrześcijanina. Jak rozstrzygnąć, co mogę, co nie mogę, co powinienem, czego nie powinienem robić w nowotestamentowym kościele. Więc tydzień temu skończyliśmy w takim momencie, że mówiliśmy o tym, czy dwójka ludzi, dwójka chrześcijan powinna mieszkać ze sobą pod jednym dachem przed ślubem. I mówiliśmy o tym, kiedy jeszcze do tego wchodzi seksualna relacja, prawda? Więc skończyliśmy jakby na tym, ale nie przeszliśmy przez nasze zasady. Tylko bardzo krótko przypomnę, co sobie powiedzieliśmy na ten temat. Mianowicie szliśmy przez kilka wersetów, które wyraźnie mówiły nam o tym, że Biblia uczy nas, żeby być jak najdalej od pożądliwości, od nierządu, żeby uciekać od pożądliwości. Mówiliśmy o tym, że apostołowie spotkali się na, i znowu zapomniałem, to samo co tydzień temu, na Soborze, tak, w Jerozolimie, rozstrzygnąć sprawę dotyczącą obrzezania, ale przy okazji powiedzieli, że co do Boga mówią, żeby wstrzymywali się od nierządu. Mówiliśmy o tym, że druga strona podaje różne kilka argumentów, mówią, okej, no to jest jednak dobrze zamieszkać razem, wspólnie pod jednym dachem, żeby zobaczyć, czy będziemy umieli ze sobą żyć, tak? Czy nasze życie pod jednym dachem jakoś się układa, czy potrafimy się dogadać. Mówiliśmy o tym, że oni czasami podają, ta druga strona podaje takie argumenty, że jest taniej mieszkanie, bo można wspólnie opłacić czynsz, mamy blisko do siebie, nie musimy tracić czasu do jazdy i tak dalej. I pokazywaliśmy też tendencję mężczyzn, jaka jest, i zresztą kobiet, kiedy mężczyzna i kobieta po prostu widzą siebie, są ze sobą razem. Podawaliśmy przykład Dawida, kiedy widział Batrzebę, podawaliśmy przykład Samsona i jeszcze kilka innych przykładów. I ostatnia rzecz, o której mówiliśmy, jest to, aby pomyśleć, czy nie jestem w ten sposób zgorszeniem dla innego wierzącego. Więc idąc teraz przez nasze zasady, tak jak tydzień temu, będziemy sobie stawiać plusiki. Jeśli myślisz, ok, mogę to zrobić, postaw plusik. Jeśli myślisz, a nie mogę tego zrobić, postaw minusik. Jeśli myślisz, nie jestem, mogę i nie mogę, jest to takie neutralne, możesz postawić plus z minusem, albo po prostu zostaw puste miejsce, jeśli po prostu nie masz pojęcia, co na ten temat odpowiedzieć. I to ma, tak jak powiedziałem, to ma służyć Tobie, te zasady mają służyć Tobie. Więc co do mieszkania wspólnego razem przed ślubem. Jeśli pierwszy punkt, upewni się dobrze w swoim zamyśle, tak? Więc to były wersety. Jeśli te wersety pozwalają Ci powiedzieć, ok, wydaje mi się, że nie ma problemu, żebym zamieszkał razem, postaw sobie plus. Druga zasada mówi nam, pamiętaj, że stoisz, upadasz przed Panem. Jeśli uważasz, ok, ja widzę z tego same korzyści, ja widzę, że jest dobrze zamieszkać razem przy ślubem, postaw sobie plus. Jeśli uważasz, nie możesz czysto przed Panem powiedzieć, że ja to będę robić, postaw sobie minus. Trzecia zasada mówi, upewnij się, że to, co robisz, chwali Boga. Jeśli możesz chwalić tym Boga, postaw plus. Jeśli nie możesz tym chwalić Boga i masz przeciwności, postaw minus. I upewnij się, że nie jest to powodem potknięcia się lub zgorszenia twojego brata. No, tutaj trzeba się zapytać, tak? Wypada się dowiedzieć, czy to będzie dla kogoś zgorszenie, czy to będzie dla czegoś potknięcie, tak? Bo ja mówię, na pewno wszyscy zrozumieją moją sytuację, prawda? Ja tak wybrałem, ja wiem, że chwalę tym Boga, więc na pewno nikt nie będzie miał protekcji. Zdziwisz się. Tak? Bardzo często możemy być powodem potknięcia, więc warto rozeznać się troszeczkę w tej sytuacji. Więc jeśli możesz powiedzieć, ok, ja mogę, ja zapytałem, postaw plus, jeśli nie, postaw minus, czy to służy wzajemnemu zbudowaniu, kolejna zasada, tak? No, jeśli jest to powodem potknięcia,
się twojego brata, no to najprawdopodobniej nie będzie to zbudowanie, prawda? Ta zasada jakby wypływa już z tej poprzedniej bardzo, bardzo jasno. I ostatnia zasada, zasada miłości. Jeśli możesz powiedzieć, o tak, ja kocham mojego brata, pomimo tego, że on upadnie może z tego powodu, pomimo tego, że potknie się, to ja i tak wydaje mi się, że to jest zasada miłości. Jeśli tak myślisz, to wiedz, że to na pewno nie jest zasada miłości, tak? Mówiliśmy o tym, że miłość potrafi powstrzymać się od czegoś dla dobra drugiej osoby i czasami warto zrezygnować z czegoś, z czegoś, co może być powodem potknięcia dla twojego brata. Okej. Okay. Tak samo łatwo po angielsku i tak samo łatwo po polsku. To jest jeden i ten sam język. Piękny, tak? Okej. Okay. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnej rzeczy i dzisiaj tą rzeczą będą pieniądze. Nie wiem, czy masz pieniądze. Nie pieniądze, tylko pieniądze to są. Teraz. Sam temat pieniędzy jest zbyt duży, żeby po prostu używać naszych zasad co do pieniędzy, prawda? Więc ja uważam, że jakimś rozsądnym podziałem byłoby to jako pożyczanie pieniędzy, ok? I teraz pytanie, pożyczanie pieniędzy od kogoś, pożyczanie pieniędzy komuś i pożyczanie pieniędzy na procent. Tak? Więc w zasadzie to mogą być takie trzy małe działy w tym, no nie? I na sam koniec wrócimy sobie do naszej tabelki, gdzie będziemy próbować coś sobie zaznaczyć, no nie? Więc dzisiaj o pieniądzach, konkretnie o pożyczaniu. I teraz, tak jak mamy w naszej tabelce, najpierw wersety. Różne wersety, które mówią coś o pieniądzach w Starym i w Nowym Testamencie. I zobaczymy, co z tego wszystkiego nam wyjdzie. Zaczynamy od... jeszcze takie małe, ciekawe rzeczy. Jest coś takie jak karty kredytowe dzisiaj, prawda? To jest wbrew pozorom bardzo podobne do pożyczania pieniędzy na procent, tak? Więc o tym też można mieć gdzieś w swojej głowie. Zaczynamy od Księgi Kapłańskiej, rozdział 25. Księga Kapłańska, rozdział 25. Możesz sobie tam pisać werset, jeśli chcesz. 25-35. Księga Kapłańska, 25-35. Do 37. Jeśli twój brat zubożeje, jego ręka osłabnie przy tobie, wspomożesz go, aby mógł żyć przy tobie jako gość lub przybysz. Nie bierz od niego lichwy. I jeśli ktoś nie wie, lichwa, tak? Znasz ten procent, prawda? Nie bądź lichwiarzem, czasami mówiłem, prawda? Czyli nie bierz tego zysku, nie bierz tego procenta od kogoś. Nie bierz od niego lichwy ani odsetek, lecz bój się swego Boga, aby twój brat mógł się żywić przy tobie. Nie dasz mu swoich pieniędzy na lichwę, ani nie pożyczysz mu swojej żywności dla zysku. Więc to są pierwsze wersety, które widzimy. Dzisiaj nie będziemy szli przez wszystkie i omawiali, tylko będziemy mieli jeden werset i krótko będziemy go omawiać. Więc, czego nie wolno było Żydom zrobić, tak? Izraelitom. Nie wolno im było pożyczyć pieniędzy na lichwę, tak? Teraz, komu nie wolno było pożyczyć tych pieniędzy na lichwę? Temu bratu, który był jaki? Ubogi. Tak? Temu, któremu brakowało. Więc to jest tutaj ważny punkt, wydaje mi się, żeby zaobserwować. Drugi werset, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 23. Księga Powtórzonego Prawa, 23-19. Księga Powtórzonego Prawa, 23-19. Bardzo podobny. Nie będziesz brał odsetek od brata za pożyczone pieniądze, żywność, ani cokolwiek, co się pożycza na procent. Bardzo ciekawe, prawda? Więc od swojego brata, Izraelitom, nie wolno było brać pieniędzy, tych odsetek, prawda? I tutaj jest powiedziane, nie tylko pieniądze, prawda, wchodziły jakby w grę i są pokazane, ale mówi również o żywności, ani cokolwiek, co pożyczasz, jak? Znowu, na procent, tak? Więc jest ten element procenta ciągle, czyli tej lichwy i było powiedziane, nie pożyczysz swojemu bratu, ubogiemu w ten sposób, prawda? I mówi nie tylko pieniądze, ale również żywność i inne rzeczy. Ale, zobacz werset 20, ciekawa rzecz. Obcemu możesz pożyczać na procent,
lecz swemu bratu nie pożyczysz na procent, aby Pan Twój Bóg błogosławił Cię w każdym dziele Twoich rąk w ziemi, do której wchodzisz, by ją posiąść. Ciekawe. Obcemu wolno było pożyczyć na lichwę, wolno było pożyczyć na procent, prawda? I nie było z tym żadnego problemu. To jest drugie miejsce. Trzecie miejsce, tego ta sama księga, rozdział 15. Ta sama księga, rozdział 15. Pierwsze dwa wersety. No, to jest bardzo ciekawe. Po upływie każdego siódmego roku ustanowisz darowanie długów. A to jest sposób darowania. Każdy wierzyciel daruje pożyczkę, jakiej udzielił swemu bliźniemu. Nie będzie domagał się zwrotu od swego bliźniego lub od swego brata, ponieważ obwołano darowanie długów dla Pana. Ciekawe, prawda? W Izraelu było prawo, które mówiło, że jeśli pożyczyłeś swojemu bratu pieniądze, to kiedy minęło 7 lat, było powiedziane, hej, koniec. Jeśli nie spłacił z jakich okoliczności, po prostu to należało umorzyć, tak? I to mówi nam o tym właśnie ten 15 rozdział. I zobacz werset trzeci. Zobacz werset trzeci, bardzo ciekawy, podobny do poprzedniego rozdziału, co czytaliśmy. Od obcego możesz domagać się zwrotu, lecz co będziesz miał u swego brata, twoja ręka daruje. I znowu kolejna rzecz, prawda? Od obcego, Bóg powiedział, proszę bardzo. Wolno wziąć, wolno się domagać, nie trzeba umorzyć tego długu. Taka była zasada, takie Bóg wprowadził prawo. Teraz, dlaczego tak? Cel numer jeden. Cel numer jeden jest taki, że oprocentowana pożyczka dla kogoś, kto jest ubogi, co powoduje? Ja rozumiem, że powoduje jeszcze gorsze ubóstwo, tak? Kiedy ktoś jest ubogi i pożycza od kogoś i później ma oddać na procent, to znaczy, że to go zabije najprawdopodobniej jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, tak? Więc najprawdopodobniej Bóg dał takie prawo w Izraelu właśnie po to, żeby ubogiego jeszcze bardziej nie zubożyć, ale żeby pomóc, tak? I wiedział Bóg, okej, ale kiedy minie 7 lat, będzie to darowane, prawda? Więc jest to bardzo rozsądne, bardzo mądre, uważam, co Bóg zrobił. Wiemy, jak jest dzisiaj. Dzisiaj bardzo często jest, okej, ja pożyczę ci, ale wiedz, że to będzie taki i taki procent. Albo ludzie ubodzy często pożyczają pieniądze, nawet w banku, prawda? I nie wiedzą, czy to będą mogli spłacić, czy nie. I co jest? No, procent banku, procent, który trzeba oddać, prawda, po prostu zabija wielu ludzi. Ludzie przez to często stają się jeszcze bardziej ubodzy po prostu, tak? Cel numer dwa, dlaczego Bóg tak powiedział, myślę, że jest to duchowa lekcja. Dlatego kto pożyczał bez procenta tego, czyli nie na lichwę, był to akt miłosierdzia dla tego, który dostał te pieniądze, tak? Czyli jeśli ja pożyczyłem pieniądze Kubie bez procenta, tak, nie na procent, to znaczy, że ja wykonałem jakiś akt miłosierdzia w jego stronę. To jest chyba podobnie z tym, co Bóg zrobił dla Izraelitów. Oni byli w obcej ziemi, w Egipcie, w niewoli. Bóg wyprowadził ich kiedy nic nie mieli w zasadzie, albo mieli niewiele. I kiedy On ich wziął, On obiecał im, a może jeszcze zanim obiecał im, dał im tak. Pamiętacie, jak oni wyszli z Egiptu? Co wzięli? Tak, mieli pójść do sąsiadów swoich, tak, i wziąć różne rzeczy, różne przedmioty zrobione ze srebra i złota i tak wyszli z Egiptu, tak, więc Bóg, nie wiem jak to powiedzieć, jakiś akt miłosierdzia Boga i powiedział, okej, pomimo tego, że może nie macie, jesteście biedni, jesteście uciskani, tak, idźcie do swoich sąsiadów, ja przekonam ich, ja zmienię ich serce, żebyście mogli wziąć te rzeczy i tak pójdziecie na pustynię. To jest jeden akt, ale drugi to chyba ten największy, ja wam dam ziemię. Mój akt miłosierdzia. Ziemia, która opływa mlekiem i miodem, będzie tym aktem miłosierdzia mojego w waszą stronę. Więc to są dwie lekcje duchowe. Pytanie, które jakby powstaje, jest w takim razie, okej, czy w takim razie mogę pożyczyć na lichwę bogatym? Tak, jest powiedziane, nie można było pożyczyć na lichwę biednym, bratu biednemu, prawda, ale
Czy bogatemu można było? Odpowiedź każdy sam może sobie odpowiedzieć na nie. Mi wydaje się, że tak, nie ma powiedziane, nie jest zabronione, że komuś, kto ma dużo, nie można pożyczyć Bóg w taki sposób. Okej, mamy Stary Testament. Idziemy do Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. I tak samo kilka wersetów. Nie mówię, że to są wszystkie wersety na temat pieniędzy, jest ich prawdopodobnie więcej. Ewangelia Mateusza, rozdział 5 i werset 45. 5:45. Niekoniecznie to jest ten werset. Teraz nie będę wiedział. Dobra. Jest werset w Ewangelii Mateusza, który mówi o tym, że zarówno przyjacielowi, jak i nieprzyjacielowi ty będziesz mógł coś wziąć i coś dać. Będziesz dał. Jak? 542? O, dziękuję bardzo. 542. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I to jest pierwszy przykład mamy, więc ja rozumiem, kiedy Jezus tutaj mówi, on mówi nie tylko do, że nie odwracaj się nie tylko od wierzących, ale to co ja rozumiem, również mówi o nieprzyjaciołach twoich, tak? Mówi nie odwracaj się od tego, który chce od ciebie pożyczyć. Na razie zostawiamy to w ten sposób. Ewangelia Łukasza, rozdział 6. Ewangelia Łukasza, rozdział 6. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo. Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. To jest ciekawy werset, prawda? Jest powiedziane, że miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. Osobiście nie uważam, że ten werset mówi o tym, że nie spodziewaj się tego, czy on w ogóle odda. Myślę, że chodzi o to właśnie, że możesz spodziewać się, że odda, ale nie spodziewaj się, że odda ci jakiś procent. Nie spodziewaj się, że dołoży ci coś do tego, co pożyczył, tak? Jest to powiedziane bardzo wyraźnie. Twój przyjaciel i twój nieprzyjaciel jednocześnie, tak? Kolejne miejsce, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. 25, 14, 15. Ja wiem, że znasz tą historię, więc nie będziemy całej czytać, bardziej wyrywkowo. 25, 14, 15. Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając zawołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i zaraz wyjechał. Kojarzysz taką historię z Biblii? Tak, mam nadzieję, że czytałeś to przynajmniej raz. Zobacz teraz 19 werset. A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wówczas przyszedł ten, który miał 5 talentów, przyniósł drugie 5 talentów i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. I powiedział mu jego pan: dobrze, sługo dobry i wierny. W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości pana swego. I zobacz teraz od 24. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym. Żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. A jego pan mu odpowiedział: sługo, zły i leniwy, wiedziałeś, że nie żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc
był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem. I dlaczego ten fragment? Jest to oczywiście ilustracja, jest to jakaś przypowieść, prawda? Ale jednocześnie można sobie zadać pytanie, okej, okay, czy Bóg tutaj mówi o pieniądzach, czy o dobrach, tak? Bo rozumiemy, że Bóg może powierzyć nam jakieś dobra, prawda? Niekoniecznie pieniądze, prawda? Wyjechał na jakiś czas, kazał nimi obracać, każe nam obracać i przyjeżdża i domaga się teraz, prawda? Ale ten werset 27 powinieneś więc dać moje pieniądze bankierom. Nie wiem, jak dla ciebie, dla mnie sugeruje bardzo mocno, albo mówi przynajmniej coś o pieniądzach, tak? Z czym kojarzy się dać pieniądze bankierom, tak? Chyba tylko z tym, praktycznie, no nie? Więc ten fragment jednocześnie mówi o dobrach, które Bóg powierzył, ale z jakiegoś powodu Bóg mówi tutaj, okej, są pieniądze jakby dane, mówi, powinieneś był zrobić z tym coś użytecznego. Bardzo prawdopodobne, że Bóg odnosi się w tym miejscu bardziej do może jakiejś inwestycji, albo żebyś obracał tym dobrze, jako szafarz, czy jako ktokolwiek, tym, co dostałeś, w odpowiedni sposób, prawda? Nie ten fragment odnosi się do jakiejś pożyczki, ale jest moim zdaniem ciekawą rzeczą. Zobacz rozdział 18 tej samej Ewangelii. Rozdział 18 i od 23 do 25. 18:23. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Lecz gdy ten sługa wyszedł spotkać jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 groszy, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. I 34 możemy przeskoczyć tutaj. Jego pan, rozgniewany, wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. Taki wam uczyni mój Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień. Dlaczego ten werset, dlaczego ten fragment? Dlatego, że wszyscy mamy dług u Jezusa. I mówiąc o pieniądzach, chciałem wspomnieć o tym, że każdy z nas ma dozgonny dług z tego powodu, co Jezus darował nam. I nie spłacimy tego długu, nie zapłacimy i nie mamy nawet czym zapłacić. I nie starczyłoby srebra i złota i szlachetnych kamieni na tym świecie, żeby zapłacić dług, który mamy u Niego. I powinniśmy o tym pamiętać. To jest dobra lekcja dla nas, żeby pamiętać o tym, że mamy na zawsze dług u Niego. Kiedy sługa poprosił jego pana, pan powiedział: daruję ci wszystko. Daruję ci wszystko. I ostatnia rzecz, taka troszeczkę na marginesie może. Rozdział 13 listu do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 13. Werset 7 i 8. Rzymian 13, 7, 8. Możesz się zastanawiać, okej. W takim razie, jeśli może na procent gdzieś tam nie było, w Starym Testamencie nie wolno, ubogiemu nie wolno było w ten sposób pożyczyć, to może skoro przypadł ten rok jubileuszowy, który po prostu ścinał to wszystko i mówił: dobra, nie trzeba więcej oddać, może zastanawiasz się, okej, to może ja w ogóle nie powinienem oddać tych pieniędzy? Może jak ja pożyczyłem, to w ogóle powinienem postąpić w ten sposób, jak tak było w Izraelu w dawnym czasie, czyli okej, minęło 7 lat, nie będę mu oddawał w ogóle. Wydaje mi się, że to jest dobry werset, żeby odpowiedział na to pytanie. 13:7-8. Oddawajcie więc każdemu, co mu się należy. Komu podatek? Temu podatek. Komu cło? Temu cło. Komu bojaźń? Temu bojaźń. Komu cześć? Temu cześć. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełni prawo.
jakby zachęcenie Pawła jest takie, mówi, wiesz co, najlepiej być winnym komuś, bądź winnym wzajemną miłość, tak? I chyba to jest bardzo, bardzo piękne. Być winnym komuś wzajemną miłość, tak? I to powinno nas jednocześnie uczyć. Jeśli jesteś winny, oj tak, chyba jednak wypada oddać, tak? Komu złotem, złoką, podatek, ten podatek, co pożyczyłeś, wypada oddać. Więc jakby Nowy Testament niezbyt dużo mówi o takim pożyczaniu, prawda? Jakby niespecjalnie może zachęca do pożyczania, ale też nie mówi, że nie wolno pożyczać, jeśli chodzi o Nowy Testament. Tam w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale widzieliśmy o tych bankierach i bardziej sugeruje ten werset coś o jakimś, nie wiem, inwestowaniu, czy dobrym zarządzaniu tym, co mamy. W Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale było powiedziane o tym, że nie powinniśmy spodziewać się jakiegoś zysku, kiedy pożyczamy, czy to przyjacielowi, czy nieprzyjacielowi. Teraz. Jeśli natomiast mamy dwie osoby, tak, jestem z Jackiem i Jacek pożyczył mi 10 tysięcy złotych. Jeśli ja... Tak. Jeśli ja umówiłem się z nim osobiście, prywatnie, okej, słuchaj, Jacek powiedział mi, słuchaj, ja ci pożyczę, jeśli ja dostanę dodatkowy 1000 zł, tak? Ustaliliśmy określony czas, ustaliliśmy ramy. Ja osobiście nie widzę żadnego problemu, żeby pójść w taki sposób. Są dwie osoby, które dogadują się, co i jak. Wydaje mi się, że jest to w wolności. Proszę bardzo. I to jest troszeczkę to, co mi się kojarzy z byciem w pracy jakiejś, prawda? Idziemy do różnych prac, zmieniamy często pracę i teraz tak, okej. Okay. Poszedłem do jakiejś pracy świadomie, tak? Jeśli zaproponowano mi konkretne warunki i wiedziałem, że tak będzie, bo ja wiem, że pracodawcy czasami też kręcą różne rzeczy, ale zaproponowano mi konkretne warunki, ja powiedziałem, okej, okay, zgadzam się, mija pierwszy miesiąc, mówię, ej, jak słabo, jak źle, jak ten, słuchaj, umówiłeś się na tyle, dlaczego już jest słabo, dlaczego już jest źle, dlaczego już ci nie pasuje, prawda? Ja nie wiem, ale jest taka tendencja ludzka, więc to jest tylko przykład jako porównanie, tak? Umówiłem się na coś konkretnego, jeśli tak się umówiłem, ja osobiście nie widzę problemu. Czy staję się niewolnikiem w pewien sposób, kiedy pożyczę pieniądze, tak? No, chyba wiemy, niektórzy wiedzą, jak to działa, tak? Z jednej strony można powiedzieć, o tak, czego, że stajesz się niewolnikiem kogoś albo czegoś, prawda? I kiedy weźmiemy kredyt, no to wiemy, on trzyma nas w jakiś sposób, prawda? Ja nie mówię teraz, czy to jest dobre, czy złe, ale trzyma nas w garści w jakiś sposób, prawda? Bo co? Musimy płacić, tak? Regularnie, co miesiąc trzeba płacić jakąś odsetki jakieś, prawda? I spłacać ten kredyt, no nie? Więc być może, gdyby nie było tego, nie moglibyśmy sobie... Gdyby nie było tego kredytu, moglibyśmy sobie pozwolić na więcej rzeczy teraz. Z drugiej strony, kredyt był po coś wzięty, żeby coś miał, świadomie, prawda? A później wiedziałem, że będę musiał to spłacać. I taki ostatni cytat co do tego. Nie wiem, kto to powiedział. W każdym razie, ktoś kiedyś powiedział, zanim pożyczysz pieniądze od przyjaciela, zdecyduj, czego najbardziej potrzebujesz. Zanim pożyczysz pieniądze od przyjaciela, najpierw zdecyduj, czego najbardziej potrzebujesz. Okej. Okay. Idziemy na koniec do naszej tabelki. Więc mamy jakieś wersety, tak, które mówią o pieniądzach, o pożyczaniu, o Starym Testamencie, o Nowym troszeczkę. Po pierwsze, jak zawsze, upewnij się dobrze w swoim zamyśle. Jeśli mówisz, okej, okay, i teraz, tak jak mówię, pożyczyć od kogoś, pożyczyć komuś, pożyczyć na procent. Można to sobie rozbić na kilka, jeśli chcesz tylko. Jeśli uważasz, mogę komuś pożyczyć, mogę od kogoś pożyczyć bez problemu, okej, okay, postaw plusa. Jeśli pamiętaj, że stoisz i upadasz przed Panem. Jeśli mówisz, okej, okay, ja nie mam z tym żadnego problemu. Mogę pożyczyć pieniądze od kogoś albo komuś i nawet na procent, postaw sobie plusa. Jeśli uważasz, a to jest może takie nie wiadomo, co brat sobie pomyśli, albo co siostra pomyśli, albo co ten ktoś pomyśli, że ja chcę go co, naciągnąć, ograbić, zarobić na nią. Jak nie masz w tym czystego, że tak powiem, sumienia, postaw minus.
Upewnij się, że to, co robisz, chwali Boga. Twój własny wybór. Mówisz, okej, nie ma z tym żadnego problemu, mogę chwalić Boga. Mam coś, co chciałem, o coś, co prosiłem, udało mi się pożyczyć, teraz mogę się tym cieszyć. Jeśli uważasz, że mogę chwalić Boga w ten sposób, proszę bardzo, postaw plus. Upewnij się, że to nie jest powodem potknięcia się lub zgorszenia twojego brata. Teraz. Jak rozstrzygnąć to, czy pożyczenie pieniędzy komuś jest zgorszeniem dla drugiej osoby, tak? Ja bym powiedział, że jeśli Jacek pożyczył mi te 10 tysięcy złotych i procent powiedzmy nie był 10%, to 1000 złotych, nie był 10%, ale powiedział 100% będzie twoja lichwa, tak? Albo moja lichwa, nie wiem, czy ja to lichwa jest teraz. To jest 10 tysięcy. I teraz Jacek widzi i cały zbór widzi, że mam problem z oddaniem tych pieniędzy. I widzi, że te odsetki, które on nałożył na mnie, 100%, tak, po prostu zabijają mnie co miesiąc i jestem coraz bardziej ubogi i brakuje mi. Jeśli wszyscy ludzie w zborze to widzą, prawda, że ja jakby upadam z tego powodu, w sensie ubożeję coraz bardziej, Jacek mówi, nie, on musi mi tyle oddać. Wydaje mi się, że to może być taka mała wskazówka, że to jest potknięcie twojego brata. Bo wydaje mi się, że ludzie, którzy będą patrzyli na to, pomimo tego, że ja się umówiłem, ja wiem, ja się umówiłem z nim, ale ludzie, którzy patrzą na to i widzą, że ten brat jest coraz bardziej ubogi, potrzeba mu teraz i tak dalej, to może być zgorszenie dla reszty. Więc następne, czy służy wzajemnemu zbudowaniu i tak jak zawsze. Ta zasada wypływa z poprzedniej zasady. Jeśli to jest zgorszeniem dla brata, no to wiadomo, to nie będzie na pewno, nie będzie zbudowanie. No i zasada miłości. Zasada miłości mówi, okej, jeśli to ma być powodem zgorszenia, upadku czy niepokoju, ja powstrzymam się. Nie będę pożyczał pieniędzy od niego, albo nie pożyczę pieniędzy na procent, którąkolwiek stronę będziemy o tym mówić. I tak jak wspomniałem, karty kredytowe działają na bardzo podobnej zasadzie jak po prostu procent, czy lichwa możemy to nazwać, tak? I nie ma co się mówić, to tak nie można mówić, bo to pożyczam od banku. No tak, ale bank to jest też ktoś, to są gdzieś tam jakieś ludzie, którzy też się bogacą z tego powodu, że to robisz, prawda? Więc tak. Natomiast być może jesteś wśród tych ludzi, którzy mówią, okej, wszystko co związane z pieniędzmi, jest po prostu, wiem, że to powoduje tylko problemy, kłótnie, niezgody i niepokój. I może jesteś człowiekiem, który taki jest i możesz takim człowiekiem być jak najbardziej. Możesz postawić minusy w każdym z tych zasad, jeśli tak jest, wiesz, że jest to twoja wolność. Masz.